Ostatnie kilkanaście dni pokazało, jak wszystko potrafi się szybko zmienić. 2 tygodnie temu nikt nie spodziewał się, w jakiej rzeczywistości przyjdzie nam żyć dzisiaj. Obejrzyj to nagranie, jeśli chcesz się dowiedzieć o tym, jak pandemia wpływa na Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Dowiesz się, ilu Adwentystów niestety umarło ze względu na koronawirusa. Odpowiemy na wiele pytań, które od Was teraz otrzymujemy, czyli jak Kościół reaguje na pandemię, jakie wydarzenia zostały odwołane lub przełożone, gdzie oglądać transmisję nabożeństw na żywo, czy wreszcie, co możemy zrobić jako adwentyści. Zacznijmy od najsmutniejszej wiadomości. Nie mamy oficjalnych doniesień z Chin i Włoch, ale w tym tygodniu przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wielkiej Brytanii potwierdził śmierć pierwszej, miejmy nadzieję, ostatniej osoby mieszkającej w okolicach Londynu. Już miesiąc temu donoszono o śmierci adwentysty w Chinach, ale nie mamy na ten temat świeżych informacji. Jeśli chodzi o Kościół Światowy, to wielka szansa, że na późniejszy termin przełożona zostanie Generalna Konferencja, czyli Synod Kościoła, który miał się odbyć tego lata. Już wiadomo, że odbędzie się w maju przyszłego roku. Kościół w Polsce odwołuje nie tylko sobotnie nabożeństwa. Już wiemy, że nie odbędzie się jedno z dwóch największych wydarzeń adwentystycznych, czyli festiwal Hosanna w Częstochowie. Wykonawców będzie można posłuchać 10 i 11 kwietnia i to na żywo, ale tylko online. Jeszcze szybsza była reakcja związana z tygodniem modlitw młodzieży. Zamiast codziennych spotkań w całej Polsce, na adwentystycznym forum młodzieżowym publikowane były filmiki zatytułowane Nie lękajcie się. No i w tę sobotę nie zobaczymy setek młodych adwentystów śpiewających na ulicy miast, w domach starców czy w szpitalach. Też na krakowskim rynku nie spotkacie Marcina Lutra wbijającego do drzwi 95 tez, ani armii adwentystów w koszulkach Desmonda Dosa, czy rozdających jabłka. Wszystko dlatego, że odwołany został planowany na dzisiaj Światowy Dzień Młodzieży. Ale zamiast tego, czego nie ma, porozmawiajmy może o tym, co jest. Przede wszystkim nabożeństwa transmitowane są przez internet. Relacje na żywo przeprowadzają przynajmniej 4 zbory: w Warszawie, Podkowie Leśnej, Łodzi i Gdyni. 21 marca, po raz pierwszy w historii, nabożeństwo adwentystyczne będzie transmitowane w telewizji WP.pl. Dostępne jest m.in. w Kanal Plus i w internecie. Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję, gdzie znaleźć te wszystkie transmisje, ale o tym za chwilę. Liczne odezwy, oświadczenia, filmiki, również o koronawirusie, nagrał nas nasz Kościół. Dlatego przygotowaliśmy dla Was listę tych przydatnych chwilach kryzysu linków. Znajdziesz ją na stronie internetowej poświęconej epidemii www.adwentyści.krakow.pl/koronawirus. Link do tego artykułu znajduje się w komentarzu do tego filmiku. Poniżej. Nasze instytucje, przede wszystkim Sekretariat Zdrowia, przekazuje też liczne instrukcje zdrowotne. Je też znajdziesz na naszej stronie w zakładce Koronawirus. Jeżeli uważasz, że na naszej stronie brakuje jakiegoś dobrego kazania, filmiku czy innego materiału, prosimy, daj nam znać w komentarzu. Kreatywność nie zna granic. Tak jak uczniowie w szkołach dość szybko musieli przejść na e-learning, tak samo wyznawcy musieli szybko dostosować się do nowych realiów. W Krakowie niektóre spotkania grup modlitewnych nie zostały odwołane, tylko odbyły się przez komunikatory internetowe, takie jak Messenger czy Skype. Młodzieżowe dyskusje podczas szkoły sobotniej odbywają się dzięki użyciu aplikacji Zoom.
którą wykorzystaliśmy też do nagrania tego materiału. Zachęcamy do takiej aktywności. Pamiętajcie, że jesteśmy ludźmi nadziei. Módlmy się o lekarzy, personel medyczny i o naszych przywódców. Pomagajmy i przede wszystkim nie lękajmy się.